Ciszę w nawianą obrady 20. sesji organizacji. Przechodzimy do punktu 6. To jest w sprawie podpunkt A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zamrów na lata 2017-2020. Proszę panie skarbniku o zabranie głosu. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zamrów na lata 2017-2020 wynika z konieczności dostosowania wielkości wynikających z złożonych przełożeń budżetowych po podjęciu roku budżetowego 2016. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przedłużone radnym i będziemy jeszcze głowo omawiać na następnych komisjach. Nadmienić mogę tylko, iż rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 410 805 zł, co zwiększa nadwyżkę po prostu do wykonania i do wprowadzenia do pokrycia wydatków roku bieżącego. Jeżeli chodzi o rok 2017, to dostosowano również wielkości wynikające z naniesionych zmian do budżetu od początku stycznia do również dzisiejszej zmiany w budżecie, o czym będę mówić przy następnej uchwale. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie ma. Jeżeli mam pytanie, przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 181 łamane na 28 łamane na 17 Rady Gminy Zamrów dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zamrów na lata 2017-2020. Kto z państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu zmian w budżecie Gminy Zamrów na rok 2017. Proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Czyli tak, w przedstawionym projekcie uchwały zmieniany został załącznik nr 1, czyli plan dochodów i tutaj dokonane zmiany polegają na tym, iż zgodnie z otrzymanymi pismami wprowadzono dotacje, m.in. kwota 4000 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Tutaj cała kwota zostanie przeznaczona na zakupienie książek do biblioteki szkoły podstawowej w Starym Zakrzewie. Kwota 6900 na realizację wieloletniego programu w zakresie żonglowania. To zadanie realizowane jest przez Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 51266 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jeżeli przeniesiono, to tutaj dla porządku, przeniesiono pomiędzy paragrafami plan dochodów z tytułu zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmieniono również załącznik nr 2 plan wydatków budżetu na bieżący rok. I to od razu ma przełożenie na załącznik nr 4, czyli plan wydatków majątkowych, jaki będziemy realizować w roku bieżącym. I tutaj jest zadania, jakie mamy o nazwie budowa stacji uzdatniania wody. Zniesiono po raz kolejny środki w kwocie 356 tysięcy, z czego kwota 50 tysięcy zostaje wprowadzona na zadanie nowe, budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 350 metrów w miejscowości Dzieciowce Kolonia. Kwota 300 tysięcy złotych zostaje przesunięta do działu transport i tutaj w podziale na kwotę 200 tysięcy tutaj zwiększono na zadanie modernizacja dróg dojazdowych do Pól, Wodrzębie, Wsi Krajowo, Świkły, Stare Zakrzewo, Tawen, Sposobiec, Zagrody, Zakrzewo i kwota 100 tysięcy złotych została zwiększona na zadanie przebudowa nawierzchni odcinków dróg. I tak, wjazd do Świetlicy w ponadpach do użytku stop, droga budowy na Sądownicy, Wozdowcu, Nowoczaskowcu, w Grabówce Pętla, w Dziękonie Pierwszym, w Nowym Skarżynie, w Krajewie Białym, w Korzelach. I mają przed sobą państwo pewne załączniki inwestycyjne. To tutaj od razu mówię, że zostanie poprawione, bo na Górki Jabłoń nie do tego zadania została wprowadzona ta droga, bo ona powinna być w przebudowie na wierzchni odcinku. Tak? Tak. To zostanie poprawione. I kwota 6 tysięcy również zdjęta z tego zadania zostaje przesunięta do działu 900 z
przeznaczenie na zakup przyczepy samochodowej na potrzeby naszej już pracującej brygady remontowej. No i do innych działów oczywiście powprowadzano otrzymane dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem i poprawiono również swój błąd, czyli zmieniono klasyfikację paragrafu dla dotacji przekazanej szpitalowi, co od razu zmienia nam załącznik numer 3. Po wszystkich dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 33 875 269 zł i 80 groszy. Plan wydatków 36 714 914 zł i 80 groszy. Na chwilę obecną wysokość deficytu nie zmienia się. Jest to 2 839 645 zł, który całości pokryty jest nadwyżką z lat poprzednich. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę pan Leśniewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie wiem, kto z Państwa chce mi tutaj wytłumaczyć. Odkryję to odcinek, nie mogę sobie jakoś tego skojarzyć. Budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej w odcinku 350 metrów. W którym to miejscu? Na granicy z miastem. A, tutaj za Tadeuszem Gawkowskim. Za Tadeuszem Gawkowskim w lewo. Tak, to co dowiecie. Jasne. Uwaga techniczna, proszę Państwa, po raz kolejny informuję wszystkich, że jest wieś o nazwie Cieciorki. Nazewnictwo Kolonia służy tylko do doprecyzowania miejsca zamieszkania danej, prawda, samej osoby, danego siedliska, danej posesji. Także mnie to nie przeszkadza bynajmniej, natomiast no, należałoby się do tego odnosić w sposób właściwy, bo następuje już podział, może nawet nie powinienem o tym mówić, ale ksiądz po kolędzie mówił. Będzie kolęda w Cieciorkach i w Cieciorkach Kolonii, nie? Są w innych miejscowościach też takie nazwy pomocnicze, no, ale to tak nawiasem. Proszę z tego nie robić jakiegoś wielkiego chaosu. Natomiast mam pytanie zasadnicze. To ten odcinek kanalizacji został dołączony i droga na górki, to miejscu. Bo jedna droga to wiadomo od Nagórskiego. Odejście, tak przepraszam, stary. Od skrzyżowania przy Panu Sanewskim, czyli przedłużenie drogi do oczyszczalni w dół w kierunku rzeki. A z tej strony? Z tej strony. Tam pozostał jeden dom, pozostał jakby pominięty, podczas gdy była przebudowana droga w kierunku Klimasz. Także to jest kilkadziesiąt metrów dokładnie, żeby to tę sytuację rozwiązać. Ponieważ w tej chwili ta cała woda z tej drogi płynie tą drogą gruntowo nieodprowadzoną w kierunku posesji tych państwa i stąd postanowiliśmy, żeby ten kawałeczek tam utwardzić. Nie, ja tylko pytam, nie to, że się... Nie, no ja rozumiem, że to chodzi o ten odcinek. Uważam, że radni powinni wiedzą, gdzie tam inwestycje są lokowane. I rozumiem, że to Nagłówki i Cieciorki to są dwie zmiany załączniku w stosunku do załącznika pierwotnego, a mam na myśli, że załącznikiem podstawowym jest załącznik inwestycyjny z grudnia 2016 roku, tak? Plus oświetlenie w drodze krajowej w Wolnym. No tak, tak. Wyjściowe, tak, z grudnia. I proszę Państwa, pytanie takie zasadnicze. Czyli te inwestycje, które zostały ujęte w załączniku podstawowym, uważam, że nie są zagrożone do wykonania w 2017 roku. Z przyczyn jakichś takich podstawowych, nie z przyczyn jakichś wyższych, gdzie na przykład mamy złożone wnioski o inwestycje z funduszy pomocniczych, czyli niezależnych od nas. Tak czy nie? Tak, do wykonania. Proszę pana Wójciego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze w kwestii tych kanalizacji, to powiem tak, że
jeżdżąc po spotkaniach, przytaczałem tutaj na przykład Cieciąg, że jest mała liczba podłączonych, a w niektórych miejscowościach, jak na przykład i w Wolnie Zambrowskiej mówią, panie wójcie, my chcemy się podłączać, tylko gmina nie chce przyłączyć. I tu będziemy wychodzili naprzeciw, tam gdzie jest taka potrzeba i ma to racjonalne uzasadnienie, no i koszty oczywiście, bo te koszty przy tej kanalizacji podciśnieniowej to są zupełnie inne niż przy grawitacyjnej i trudności też są zupełnie inne, ale tam gdzie mieszkańcy wyrazili chęci, bo tych podań tutaj jest w gminie u nas, między innymi właśnie z Woli, będziemy to wprowadzać, żebyście Państwo byli świadomi, no bo sami mówiliśmy kiedyś, żeby podłączać tych mieszkańców, bo mamy tą kanalizację zrobioną i no, chodzi o to, żeby jak najwięcej było przyłączy podłączonych. Ale my główną linię musimy no, zrobić i to w tym kierunku będziemy, że tak powiem, szli. I to jest inwestycja na ten rok? No, póki co to robimy dokumentację. No bo to dlaczego ja, proszę Państwa, się nie dopytuję. Mianowicie problem jest tego typu, jak w innych miejscowościach podmiejskich. Mianowicie tam jest ludność napływowa, przede wszystkim w tych miejscowościach, Kuciorki, Nagórki, Wola, Długomórz. I oni oczekują od razu wszystkiego, nie? Kanalizacji, chodników, lepiej z obu stron jezdni i tak dalej, prawda? Tego nie. Natomiast no, potrzeby są inne, oczekiwania, które wynikają z jakichś tam, prawda, przyczyn od lat. I u mnie na przykład, o czym to nikogo nie zaskoczy, obecnie na tej sali nie tylko, bo prawda, wielokrotnie się wypowiadałem, kto odsłuchuje sesję, to o tym wie, że takim podstawowym oczekiwaniem od 17 lat, żeby nie zagłębiać się w szczegóły, to jest jak najszybsze podjęcie remontu świetlicy wiejskiej. I czy w związku z tym, że jeżeli na przykład chodzili z tą kanalizacją, to w jakiś sposób ten remont znów się odsunie, a może nie wchodzić w poprzednie kadencje, no to ja, to Państwo przypominacie, zabiegam od początku tej kadencji dość intensywnie i prawda, myślę, że spokojnie, bo ja zawsze każdego staram się prosić i dzisiaj to czynię jeszcze raz, prawda, i apeluję, że jeżeli nie stać nas nie jest. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania dotacji unijnych na ten remont tej świetlicy, to zróbmy w tym zakresie, w jakim pozwala nam sytuacja finansowa, a na dzień dzisiejszy jest to przeznaczone 30 tysięcy złotych na remont tej świetlicy. Także podobnie jak zwracam się do starosty z pytaniem, kiedy rozpocznie inwestycję chodnika, w ten sposób no, zwracam się z prośbą do pana wójta, żeby może coś więcej powiedział, żeby można było tym ludziom powiedzieć, no bo ja ich nie wysyłam do wójta, po co ma przychodzić do wójta i tam zawracać głowę i tak dalej, tonuje atmosferę, no ale to no, można tylko do pewnego czasu to przejść, nie? I ludzie mówią, no był tam w roku na zebraniu wiejskim, powiedział, że w 2016 dokumentacja, w 2017 rozpoczyna się praca i tak dalej. Ja mówię, no to pewnie jak tak powiedział, no to tak i będzie czynił. Stąd, żeby no, nie przedłużać, prosiłbym no, przyjrzenie się bardziej temu tematowi, no prawda, no, żebyśmy no, wreszcie ruszyli z tym tematem. Ja wiem, że to jest ambitne zadanie nie na rok, no ale w końcu trzeba zacząć, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę pan wójt. Ja nie wiem, może powiem, czy pan radny jest przeciwny tej inwestycji typu kanalizacja, ten odcinek w Cieciorkach, bo to tak mniej więcej będzie kosztowało mniej więcej. Może 30 tysięcy, może 40, bo to jest odcinek. Czyli ta kwota nie będzie miała żadnego praktycznie znaczenia, jeśli chodzi o budowę tutaj świetlicy. To jest raz. Druga sprawa. Przykład chociażby naszych planów odnośnie, daję ten przykład, tych drobnych remontów dróg.
Wczoraj rozwiązaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji. Człowiek po prostu trafił się, wygrał przetarg, dał najniższą cenę i ujęliśmy się z nim ile czasu? Parę miesięcy. Pisma i tak dalej. I ta, no, ta inwestycja, w ogóle dokumentacji nie mamy na tą chwilę. Po prostu. Będziemy go, że tak powiem, ścigać w słowie, to żeby poniósł jakieś koszty. No ale są różni. To także ja tutaj nie odpowiem. Bo może się też, ja powiem, że w tym roku rozpoczniemy, a może też się to przesunąć z różnych względów. No chociażby, przykład tych dróg naszych. Rozwiązaliśmy umowę, musimy kolejną, że tak powiem, szybko nawiązać. Drugi z kolei, który dał tam cenę troszeczkę wyższą, ale w kolejce był. I dwa miesiące czasu na opracowanie dokumentacji. Tacy też się trafiają, więc słuchajcie. Trudno jest czasami odpowiedzieć, kiedy, co, jak, kiedy to będzie zrobione. Poza tym rozmawialiśmy tutaj już, że chcę zrobić spotkanie z mieszkańcami. Dokładnie. Na tym spotkaniu chcę mieć jasne określenie się mieszkańców, że ta świetlica jest im potrzebna i będzie wykorzystywana w sposób właściwy. Ja muszę to wiedzieć, ja muszę to mieć, taką deklarację od mieszkańców. Ponieważ głosy są różne. No przychodzą też, że ta świetlica jest nie do końca tam, ta inwestycja potrzebna. To ja to powiem, ja mówię tylko to, co gdzieś ktoś tam przychodzi i, że tak powiem, podkręca temat. Nie wiem, czy to robi się specjalnie, czy to się robi w jakim to celu. Trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie jest to wpisane w załącznik inwestycyjny. Rozpocząć i tak jej w tym roku rozpocząć możemy, bo taka jest opcja. Natomiast dokończenie nie mamy środków, żeby ją dokończyć w tym roku. No, trzeba to jasno powiedzieć. Proszę ciszę. Liczyliśmy i liczymy w dalszym ciągu na LGD. Z tym, że też w LGD troszeczkę tam to się wszystko było tłumaczone inaczej. Teraz wychodzi na przykład inaczej. Pamiętam na samym początku, to nie tylko tutaj mój wójt z gminy Kołaki też może to potwierdzić. Że na przykład były zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, no co robić solarne. Niestety nie można już na to, bo jakoś tamte się pozmieniały, nie wiem dlaczego tak się stało. No w każdym razie jakieś założenia w Urzędzie Marszałkowskim. To samo w naszym przypadku. Mieliśmy zgłoszone przedszkole, bo taka była konieczność i taka jest w tej chwili konieczność, powiedzmy, bo ostatnie nawet rozmowy z burmistrzem, też nasze dzieci są na listach znowu rezerwowych. Ja o tym chcę też powiedzieć i jest to problem. Mieliśmy podpisane porozumienie, przekazaliśmy kwotę 50 tysięcy, około 50 tysięcy i te dzieci do 2018 miały być przyjmowane. Okazuje się, że się zmieniło rozporządzenie i te dzieci po prostu, grupy, liczebność grup się zmniejszyła, jak było do tej pory do 30, tam na przykład w tej chwili maksymalnie 25. Grupa przedszkolna może liczyć dzieciaków. I burmistrz mówi, że no tych naszych dzieci być może nie przyjmie, więc sprawa przedszkola myślę, że była słusznie zgłoszona do LGD, natomiast w tej chwili się okazuje, takie były głosy, że tak powiem, takie były ustalenia, że jeżeli na przykład przedszkola się nie uda, to pójdzie na świetlicę, na przykład, nie? Czy te wskaźniki, które tam są w LGD, zresztą tu pan przewodniczący może potwierdzić, myślę, bo myślę, że wie o tym na pewno. W tej chwili mówi się, że pieniądze nasze, te, które że pójdą na projekt przedszkoli, jeżeli ktoś wykorzysta, to my nie dostaniemy tego. A wcześniej się mówiło, że można będzie, że jak jest 1 600 000, to te pieniądze pójdą na gminę, na przykład nie na przedszkole, tylko na świetlicę, na, nie wiem, placę zabaw i tak dalej. Więc to się wszystko zmienia. I to, co mówimy na przykład miesiąc czy dwa wcześniej, za dwa miesiące może być nieaktualne. Ja wierzę, że w przypadku tutaj uda nam się w jakiś sposób to budowę rozpocząć i skończyć. Tyle mogę powiedzieć. I będziemy chcieli to w tym roku rozpocząć. Dziękuję bardzo. Mi chodzi o jakąś polemikę z panem Wójtem, w ogóle z kimkolwiek. Natomiast tutaj padło na początku pana Wójta wypowiedzi stwierdzenie, czy ja jestem przeciwny powstaniu kanalizacji, które przyjdzie w środki.
Oczywiście nie jestem przeciwny, tak jak nie jestem przeciwny jakiejkolwiek inwestycji na terenie gminy, prawda? Mnie cieszy, że gmina się w jakiś sposób rozwija i tak dalej. Oczywiście mam jakieś tam zdanie na temat ryzykady, inwestycji i tak dalej, ale nie wypowiadam tego publicznie. Trzymam to gdzieś tam wewnątrz siebie i tak dalej. Natomiast no, pozwolę się nie zgodzić z jednym faktem i tu chciałbym, nie chcę nikogo uczyć, nie użyłem wójta Dmuchowskiego sprawowania władzy, nie będę wójta Kosa uczyć sprawowania władzy. Natomiast no, pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że... Proszę ciszyć. No, kolego wójcie, pański tok myślenia w przypadku zapytania na dzień dzisiejszy, gdzie jest dokumentacja i można tylko starać się o przetarg inwestycyjny, no to jest nie na miejscu. To trzeba było 2 lata temu pytać się mieszkańców, czy robimy tę inwestycję, czy nie robimy, a tak to jakieś nakłady ponieśliśmy chociażby na dokumentację i tak dalej, czyli mamy wszystko zapięte, że tak powiem, do końca, no to teraz musimy to realizować. Wysoka Rada przeznaczyła 300 tysięcy złotych i ja tylko o to proszę, zróbmy to za 300 tysięcy i róbmy to rok, róbmy to 2 lata jeszcze, stopniowo, sukcesyjnie i odciąganie. No nie mówiłem tego przy staroście, bo zapomniałem, nie? Naszym polega problem ze starostwem powiatowym. Wójt ze starostwo się dogadują. Dogadują się i bardzo dobrze się dogadują. Tylko wiecie, naszym polega problem, że za długo się dogadują. Bo 3 miesiące temu myśmy podjęli uchwałę budżetową i powiat podjął uchwałę budżetową i to dopiero po 3 miesiącach mówią, tu zrobimy jakieś porozumienie w kwestii chodnika, tam porozumienie w kwestii drogi. Tak samo tu. Róbmy pewne rzeczy na czasie i nikt panu wójtowi nie zarzuci nic. Pan wójt ma pełne uprawnienia prawne, bo jest uchwała Rady Gminy, prawda, na temat danej inwestycji i nikt nie może wójtowi zarzucić, że prawda, coś tam zakręcił, zakręcił i tego. Ja tylko proszę o to, żeby rozpocząć i realizować tą inwestycję. Dziękuję bardzo. Więcej nie będę tego tematu. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj kolega słusznie zauważył, że no jednak trzeba robić szybciej troszkę, a już się robi teraz spotkanie z mieszkańcami, jak już mamy przeznaczone pieniądze, jakaś dokumentacja jest, to chyba już nie pora. To już jak się na początku. A jest, słuchajcie Państwo, jest tak, będzie 300 osób i jedna osoba zawsze powie źle. No niektórzy do dziś mówią, że elektryka nie dobra, no ale to nie możemy takich skrajnych głosów słuchać. My jesteśmy po to wybrani, żeby pewne decyzje podejmować i to robić. Ja jestem za tym, żeby właśnie zrobić też w końcu te inwestycje. Kolega już pamięta, to o tym mówi, o to prosi, żeby to jakby zrobić, zapomnieć, przejść do następnych zarządów. To jest, ja bym tyle. Czy jeszcze jakieś uwagi, głosy? Bo mam jeszcze wniosek kolegi Cesinowskiego odnośnie zmian w budżecie w zarządzaniu inwestycyjnym. Czy jeszcze jakieś uwagi? Jeszcze jakieś głosy? Proszę bardzo, pan. Ja myślę, pani Wysoka Rado, że ten wniosek tutaj radnego to jest bezprzedmiotowy, dlatego że my z panem starostą podpiszemy te porozumienia i dokumentację, to tak przynajmniej były ustalenia z panem starostą, że ta dokumentacja oni opracują, powiat, natomiast rozliczenie będzie po zakończeniu inwestycji. Więc. Co my mamy tutaj jako rada? No to mi się teraz szkodzi przegłosować, to nie chodzi o przegłosować się, prosimy, że to było, jak to się mówi, na proszę, że tak jest. No. Ale co przegłosowywać, bo ja nie wiem. Tak, żeby to po prostu było, no, że jest nas to potem, że ta droga będzie robiona. I temu to nie będzie, nic mi więcej nie ma. Ale my jako to, że jest inwestycja powiatowa. Nie, no tak, ale ja 300 razy proszę, żeby podjęła, że jest było w budżecie powiatowym, jest jako, że przygotowanie tej dokumentacji, żeby ja przyszły rok zabezpieczyć pieniądze i żebym wiedział, że ona, jak się mieszkańcy się tak samo, bo to każdy pyta, żebym wiedział, czy ona będzie na pewno, czy nie, i o to chodzi powiatowi też. Bo tak to na razie się przepychamy. Proszę o ciśnienie. Nie w tym budżecie. Przepraszam, nie, od razu zaznaczyłem, panie wójcie. Że chodzi, że moje dokumentacje przyszykowali na przyszły rok, żeby to była inwestycja. Ja tu nie chcę nikomu ani wchodzić, ani jakieś tam zamieszki robić. Chodzi koledzy o to, że no, takie 20 tysięcy, tak, żeby to przeznaczyć i w zarożniku inwestycji różne inwestycje, tak? Chodzi w formie, to chodzi, ale ogólnie chodzi tak, żeby podjąć
podjąć to, że ona idzie na 100%, bo im o to chodzi, że to jest ta droga, jest przewidziana do realizacji, bo my mówiliśmy, że jedna albo druga, czy tam pojedynczą i że na 100% idziemy na to drogę robić dokumentację, dobra, w planie, w budżecie jako i po prostu, żebyśmy my zarezerwowali na przyszłość pieniądze na nią. No i to całe o co więcej. Chodzi o pewne, że my na to będziemy, oni, powiatowi chodzi o to, że my na pewno będziemy, nie wycofamy się po prostu z tej inwestycji później do dołożenia. No i cały pan, proszę o przygłosowanie. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Ja tylko, proszę ci, kwestii formalnej, porozumienie, które my podpiszemy z panem starostą, myślę, że to będzie w tym tygodniu, bo te porozumienia są przygotowane, to będzie wyznacznik, że ta inwestycja wejdzie, że oni mogą robić dokumentację. I pan radny to porozumienie zobaczy, podpisane przeze mnie przez starostę, to jest wyznacznik, że ta inwestycja wejdzie na przykład na przyszły rok do budżetu. No, na przyszły rok do szkody. Bo my porozumienie podpisujemy. Ja mówię, nie to, że tam później będzie tak, że się okaże, że ona nie wejdzie, albo że nie wejdzie. A powiat zdecyduje, która wejdzie, bo oni nie mają, że tak powiem. Myślę, że jest tego długo ogólnie brana pod uwagę. Dziękuję bardzo. Przez powiat, to jest właśnie przygłosowanie. Tylko tak, ja myślę, że to nie jest żaden problem. Proszę ci, powiedz, że po dwacie zrobić. Ja uważam, że nie ma żadnego problemu, jak my przygłosujemy. Generalnie, słuchajcie państwo, jak to prawnie wygląda? Panie sekretarzu, kolega chce, żeby, nie wiem, czy uchwała intencyjna, żeby jakiś ślad był na papiśmie. No, chodzi o to, żeby ślad zrobić. Że ta droga będzie... Co napisane to jest? Tak, najpierw to trzeba podpisać porozumienie, jeżeli gmina bez tego nie da radę się ruszyć. Wtedy zabezpieczenia, te pieniądze będą wynikały z tego podpisania porozumienia, na jakich zasadach. Na jakich zasadach będą wydatki w przyszłym roku. Dotychczas, jeżeli rada podejmowała decyzję, zabezpieczała środki, to byłby w terminie wrzesień, październik, koniec roku na przyszły rok, na etapie projektu budżetu. Natomiast w tej chwili mi się wydaje, że zdecydowanie za wcześnie. Można sobie przegłosować, ale tylko sam fakt, żeby pamiętać, że taka droga będzie prowadzona do tego. No, chodzi, że ta droga, że nie musi jest takie rzeczy. Będzie to w protokole sesji, że rada przez aklamację taki wniosek przyjmuje, żeby później był zgłoszony do przyszłorocznego projektu budżetu. Jeśli to wystarczy, bo jeśli chodzi o wydatek inwestycyjny, jakikolwiek, to nie ma miejsca w tym. Bo nikt nie chce, żeby w tym roku zabezpieczać jakichś pieniędzy po prostu na tą inwestycję, bo nikt nie chce, bo wiadomo, że ona jest przewidziana na przyszły. No ja mówię, no chodzi, że kto jest za tym, żeby to była ona na pewno realizowana i o tym powiem się. Nie można się bez kolei też przegłosować takiego, że my robimy inwestycje na drogi, na drogi powiatowe, bo to właściciel, zarządca tej drogi. Nie, tak, ale powiat ogólnie jest powiecie, przepraszam jeszcze raz, przewodniczący, że ja prowadzę tak jest z drugiego rzecznika uchwało czy coś. Chodzi po prostu, mówię, jest powiecie, było w budżecie każdej przegląda, była droga po prostu jako, no stali z każdym ludusy, nie? Później raptownie się znalazło tak, każdy dobrze o tym wie, że ona była jako druga później do realizacji. Nie chodzi po prostu o przygłosowanie, żeby to było tak jak należy, a nie tam, że 100 razy było zmieniane. Rozumiem. No i otrzymuje wniosek, żeby... Tak, no, to nie szkodzi, to będzie głosowanie, żeby ta droga była na przykład rok, na przyszły rok była, ja nie wchodzę, mówię, żeby... Dobrze. Czy tam komuś, że dzisiaj robią, żeby wejść i jakieś pieniądze zabrać, tylko na przyszły rok, a że ktoś jest za to realizacją, no to... Tylko proszę o to podniesienie ręki, nic na żadnego takiego proszę ciszę, nie trzyma. Proszę o ja jeszcze tego pana sekretarza pytam, czy taka uchwała intencyjna może być podjęta, żeby upoważnienie pójdę na żadne. Ale ja sekretarza proszę, powoli. Nie wszyscy na to. I tak, w formie uchwały, no nie może być program, ten jest sesji przyjęty, porządek sesji, nie wiem jakiej treści. W tej chwili taki projekt ani nie ma wystąpienia powiatu, bo to na wniosek inwestora, czyli zarządcy drogi musiałby się odbyć, żeby zabezpieczyć jakiekolwiek pieniądze i kwotę podane. Taki wniosek musiałby być ze strony powiatu, prawda? A w tej chwili nie ma takiego konkretnego wniosku, poza tym na etapie nie ma jeszcze ani planu projektu budżetu powiatu, gdzie nie ma tej drogi zaplanowanej. Nie wiem, jakiej treści uchwały podjąć w tej chwili. Zabezpieczenia. Dziękuję. W budżecie?
Dziękuję panu starszowi. Pan Witowski, jeszcze później pozostaje. Jeśli mogę coś powiedzieć, panie przewodniczący. Proszę, proszę ciszę. Nie chodzi chyba z tego, co ja słyszę, o jakieś zabezpieczenie pieniędzy. Tylko po prostu przygotować fakt, że drogę skarżenia robimy w przyszłym roku jako pierwszą. Żeby oni podjęli po konsumpcję. Jeżeli rezerwacja robimy po dziękuję panu Witowskiemu. Pani Wielgat? I kończymy dyskusję. Nie jestem przeciwna budowie żadnej drogi, ale czy my musimy uchwałę podejmować pani sekretarzu do tego, żeby wyznaczyć kolejność podejmowania do powiatowej, to żeby zgłosiła uchwałę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tu panu radnemu bardziej chodzi, żeby taki wniosek przegłosować. Przegłosować wniosek, żeby tu zobowiązać pana wójta do wystąpienia z takim. Dziękuję bardzo i myślę, że o to chodziło. Także ktoś z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Zamykam dyskusję odnośnie tego. Kto z państwa jest za podniesieniem? Ja chcę zabrać głos, panie przewodniczący. Mówiłem, że zamykamy dyskusję. W razie wyjątku, proszę. Proszę panie. Panie przewodniczący, bo będzie bez końca. Z tego, co jest w programie dzisiejszych obrad, głosujemy nad zmianami w budżecie gminy Zamość. Czy wykonanie, czy zabezpieczenie jakichkolwiek pieniędzy na drogę pan w obwodzie pana Zasińskiego, który będzie do budżetu na 2018 rok, czy musimy teraz takie zmiany poczynić na budżecie na 2017 rok? Myślę, że ta zmiana nie dotyczy tego budżetu. To jest moje zdanie. Dziękuję bardzo pani Joli. Był wniosek formalny, który żeśmy przyjęli pana radnego i no trzeba to się odnieść. Także myślę, że dyskusja należy skończyć. Sekretarz podpowiedział, słuszną wagę podjął i będziemy tak siedzieć do wieczora i myślę, że koniec dyskusji. Kto z państwa jest za tym, żeby no, przychylić się do tego, co pan sekretarz i to pan Stasiowski tu wnioskowali? Proszę proszę ręki. Proszę bardzo. Ja zamknąłem dyskusję. Pani Jóra. Przepraszam, bo ja w tej chwili nie wiem, na czym głosujemy. Czy na zmianę. A pani jeszcze raz na do projektu uchwały był dołączony wniosek formalny. Do projektu uchwały odnośnie zmian w budżecie wyszło tak, że po pewnych rzeczach budżet się zmienił. Możemy, nie wiem, państwo to lepiej formalnie zabrzmi, to możemy skończyć uchwałę budżetową, a to uchwała Sasinowskiego po tej uchwale podjąć. Tak? Po tej uchwale. Dobrze. Przepraszam się, może no to nie, jest, nie ma formy uchwały, mówię. No na wniosek, przyjęcie, przepraszam. Wniosek, czy w jakiś sposób tak formalnie zalecenie dla pana wójta do przygotowania w programie przyszłorocznego budżetu zabezpieczenia środków. Bardzo dziękuję panu sekretarzowi. Zgłaszam się jeszcze pan Marek Przedziecki i naprawdę się kończymy. Panie przewodniczący, co radę. Z programami tak inwestycyjne, uchwały podjąć odnośnie z każdym tam do biuro przymiotów. Ja również taki wniosek składam. Dziękuję bardzo. No niestety zmiany w programie były na początku sesji. Na następną sesję prosimy. A tu musimy skończyć budżet i wniosek pana Sesiowskiego. Czy jeszcze do budżetu coś państwo mnie dowiedzieli? Nie widzę. Kto jest z państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały budżetowej no, odnośnie zmian w budżecie gminy na 2018 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. I teraz przechodzimy do wniosku pana Sasinowskiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, o którym była rozmowa, pan sekretarz go określił, jak ma się nazywać. Proszę podniesienie ręki. Dziękuję, kto się wstrzymał. Nie widzę, kto jest przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała z wniosek pana Mikołowskiego został przyjęty. Pana Sasinowskiego, przepraszam. Wniosek pana Sasinowskiego został przyjęty większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu C. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Proszę bardzo pana sekretarza. Panie przewodniczący,
To jest uchwała, która zamyka pewien etap reformowania, no przynajmniej na poziomie gminy Zabrów, ustroju szkolnego. Tak jak Państwo przypominacie sobie, już 16 lutego podjęta uchwała w sprawie przyjęcia projektu dostosowania się kluczy potrzebowych. Ta uchwała podlegała opiniowaniu przez kuratora. Ponieważ uchwała w sprawie dostosowania siedzib szkół podstawowych różni się od tego projektu dostosowania, bo to troszeczkę wyburzyło sam etap dostosowania tego ustroju szkolnego w gminie Zabrów. Państwo macie przed sobą projekt uchwały, który dostosowują tej pełni na nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Zabrów. Tak jak mówiłem na komisji oświaty, że może być zmiana zapisu i tak, czyli po konsultacjach z panem radcą i po wyjaśnieniach przez organ nadzoru jest uchwała ta będzie stanowić prawo miejscowe, czyli wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Także tutaj zapis paragrafu 4 będzie taki, jak powiedziałem, że wejście w życie będzie jak prawa miejscowe, czyli po ogłoszeniu, po 14 dniach od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa. I dokładnie jeszcze na kilka chwil przed sesją okazało się, że też załącznik jest w zasadzie, załącznik numer 3, który ustanawia tą sieć szkolną po roku 1 września 2019 roku, on nie jest tutaj niezbędny, czyli proponuje się ten załącznik, czyli plan sieci publicznych szkół 8-letnich, żeby ten zapis odnośnie łącznie z założeniem numer 3 usunąć. Zostaną tylko, czym uchwała by określała plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zabrów w tym terminie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2019, bo po terminie już od 1 września 2019 cały system ustrój szkolny w naszym kraju zmieni się. Zostaną zmienić się publiczne gimnazja, będą tylko 8-klasowe szkoły podstawowe. I tutaj jeszcze też uwaga kuratora dotyczyła od określenia granic obwodu nauczania tymczasowego gminnego. W poprzedniej uchwale w projekcie było zapisane, że granice tego nauczania obwodu stanowi teren cały gminy. Zalecenie jest takie, żeby określić, ponieważ jesteśmy na największą gminą w kraju, mamy 72 miejscowości, w związku z tym załącznik numer 2 określa granice obwodu, wymieniając wszystkie miejscowości, wszystkie wsie terenu gminy Zabrów. I jest jeszcze taka wymaga uwaga, że nieuwzględnienie tej uwagi powodowałoby to, że byłby to poprzednia uchwała negatywnie zaopiniowana, ale myślę, że tutaj kwestia dodatkowej kartki papieru w tym przypadku, żeby wymienić wszystkie miejscowości. I sprawę mam nadzieję, że na ten czas będzie zakończona, jeżeli chodzi o przygotowanie naszej gminy, tak jak była mowa wcześniej na sesji, a także na komisjach, że w przypadku gminy Zabrów sytuację mamy dosyć klarowną i w zasadzie reforma polegała będzie tylko na wygaszaniu prowadzonego przez powiat zabrowski gimnazjum gminnego, to gimnazjum na porozumienie prowadzone przez powiat, a automatycznie nasze szkoły podstawowe, które zabrał z nich, a nie będzie się przekształcać w żadną formę innego nauczania, będą przybywały co roku po jednej klasie. Dwa lata będą to szkoły ośmioklasowe. Do końca października trzeba będzie też podjąć uchwały kolejne w sprawie sieci szkół podstawowych ośmioklasowych. Także proponuję, to jest wymóg ustawowy, to kończy, mówię, już ten proces dostosowywania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jest to wrażliwa uchwała, tak jak Państwo czytacie, słuchacie w mediach, że no, muszą one być dokładnie tak, jak organ nadzoru, w tym przypadku uchwała w zasadzie organ nadzoru, kurator oświaty i organ nadzoru prawnego wojewoda, no, pewne wymagania stawia wobec
takich uchwał. Z tym, że tutaj w przypadku gminy Zabrze jeszcze raz podkreślam, zmian takich rewolucyjnych nie ma, są rewolucyjne i proszę o przyjęcie uchwały z takim brzmieniem, z tymi poprawkami, które są proponowane. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Jakieś pytania ma do projektu tej uchwały? Nie widać? Nie ma. Jeżeli nie ma pytań, sprawa oczywista. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały nr 185/28/17 Rady Gminy Zabrze z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rewolucyjnego. Przepraszam, 183. W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego uchwały szkolnego. Kto z państwa rady jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę podniesienia ręki. Dziękuję, kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Ja jestem przeciw. Tak, dziękuję. Widzę również wyżej, tak proszę. Zakończymy punkt tej historii. Proszę, bo wstałam drogę zamieszania. Może jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że niż wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Ogłaszam 5 minut przerwy. Wznawiam obrady. Proszę państwa uwagę. Szanowni państwo, wznawiamy obrady sesji Rady Gminy Zabrze. Przechodzimy do podpunktu D, określenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zabrze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Proszę pana sekretarza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, teraz mamy kolejne dwie uchwały, tak zwane oświatowe, z tym, że to są uchwały wynikające z dostosowania też pewnych przepisów nowych przepisów, czyli przepisy prawa oświatowego i przepisów wprowadzających prawo oświatowe, a dotyczy konkretnie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, z tym, że to dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Ja mówiłem to na komisji, że no jest to sytuacja troszeczkę niepasująca do naszej specyfiki, naszych szkół, ponieważ szkoły są niewielkie, z niewielką ilością uczniów. W zasadzie każda szkoła, każdy dyrektor szkoły przyjął uwzględnie uczniów do klasy pierwszej poza obwodem. Tutaj te przepisy zawierają powielenie rozwiązań, które były stosowane jeszcze pod rządami ustawy o systemie oświaty. Powielają te kryteria, a także dokumenty, które są niezbędne do złożenia przy naborze do klasy pierwszej uczniów spoza zamieszkanych poza obwodem nauczania danej szkoły. Także tu wniosek do państwa o przyjęcie tej uchwały, ona też podlega publikacji i wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. To związane też jest właśnie z naborem w tej chwili, który będzie ruszał, czy kampusze organizacyjne będą i plany działania poszczególnych szkół w następnym roku szkolnym. Jest to ważne, dyrektorzy muszą wiedzieć, jak będą liczne klasy, ilu uczniów w poszczególnych klasach będzie, a także ile etapów trzeba przygotować. Tak jak mówiłem na wstępie, tych uczniów, no nie ma co liczyć, że przybędzie więcej niż te, które miały pójść do gimnazjum, a przyjdą teraz do klasy pierwszej, ale jeżeli przyjdą, to albo pójdą po zawód, czyli będą uczyć się na terenie szkół miejskich, bądź też sąsiednich gmin. Wyjątki stanowią, gdzie tam niewielka liczba może przyjść poza obwodu, to na przykład w szkole podstawowej w Wiśniewie, to z uczniowie z krajowa Ćwiku, tak. Tam jest spoza obwodu
do nas przychodzą, ale w większości nasze dzieci uczęszczają poza nauczaniem własnych szkół. To jest taka uchwała śmieszna, także proszę do Państwa o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu senatorowi. Czy jakieś pytania będą jeszcze do projektu tej uchwały? Nie, nie ma, tak? Rozumiem, wszystko jasne. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 185, chyba na 185, dobrze, tak? 184, łamane na 28, łamane na 17, radny egzamin z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zambrów dla kandydatów dla mieszkalnych poza obwodem szkoły. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, do podpunktu E. I tu proszę bardzo, proszę zabrać głos. Panie Przewodniczący, do Skarada, tu podobnie jak w poprzedniej uchwale, z tym, że tu należy określić kryteria liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowych. Publicznych przedszkoli na swoim terenie nie mamy, natomiast mamy oddziały przedszkolne. Tu podobna zasada przyjmie do oddziału przedszkoli, jak w przypadku klasy pierwszej. I tutaj też jest to uchwała, która dostosowuje te zapisy prawa ministrowego do zmian w ustawie prawo oświatowe i w ustawie przepisów rozwiązań prawo oświatowe. Powiela też w takich przypadku poprzedniej uchwały te kryteria i te zasady potwierdzania tych kryteriów, jak poprzednie obowiązującej uchwale z roku 2015, i która utraci moc mimo wejścia tejże dzisiejszej uchwały. W związku z tym prośba do Państwa o wniosek taki, żeby przyjąć tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają do niej pytania do propozycji, znaczy do projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Nie ma pytań. W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 185, łamane 28, łamane 17, rok egzaminu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Zambrów. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu F. Ponownie proszę pana sekretarza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa też była omawiana na posiedzeniach komisji. I tak, tutaj wpłynął od przedsiębiorstwa podciągowego, czyli zakład wodociągów kanalizacji energetyki cieplnej Wysoki Mazowiecki, wpłynął do Rady Gminy, wcześniej na posiedzeniu wójta gminy Zambrów, wniosek o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf za biorącego wodę i biorącego wodę ścieków. Jak Państwo przypominacie, w poprzednim roku Rada podjęła uchwałę, żeby zatwierdzić taryfy za dostawę wody i tę opłatę abonamentową, natomiast odmówiła przez dłuższy czas odmawiała zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków. Skończyło się tym, że te taryfy weszły z chwilą od 28 kwietnia 2016 roku i obowiązywały przez rok. W związku z tym, że teraz wpłynął nie nowy wniosek o zatwierdzenie taryf, tylko wniosek, a taką możliwość daje ustawa o biorącym zapotrzebowaniu wody. O przedłużenie obowiązywania tych taryf Rada może takie przedłużenie w formie uchwały podjąć, że na okres nie dłuższy niż jeden rok. Otrzymawszy taki wniosek, wójt powołał w nowym składzie zespół do spraw analizy wniosków, w tym przypadku o przedłużenie, ale też taki zespół rozpatrywałby wniosek o zatwierdzenie taryf. Ten zespół zastanowił się i stwierdził, że
został ten wniosek złożony przez podmiot uprawniony, czyli ten, który ma w tej chwili legalne zezwolenie i prowadzi taką działalność w tym zakresie, czyli zbiorowego zaproszenia pod wodę i prowadzenie ścieków. I taki wniosek jest uprawniony. Jest uzasadniony. Uzasadnienie jest no, niezbyt długie, bo polega na tym, że nie wzrastają ceny za uprowadzenie ścieków, ani za dostawę wody, ani też nie ulega zmianie stawka opłaty abonamentowej, czyli na tym poziomie, który profesor obowiązywały. Przypominam Państwu, że Rada w poprzednim roku, nie godząc się na podwyżkę drastyczną ceny do prowadzenia ścieków, postanowiła o dopłacie do odprowadzania właśnie ceny do prowadzenia ścieków. I propozycja jest taka, która była zyskała akceptację na posiedzeniu komisji, żeby tę dopłatę prowadzić, co będzie przedmiotem kolejnej też uchwały. Natomiast ten wniosek, jak już wcześniej powiedziałem, no jest uzasadniony. Przeciwko Wysokim Mazowieckim na mocy porozumienia i wcześniej podpisanych umów będzie prowadziło obsługę naszych urządzeń wodno-kanalizacyjnych do końca roku 2018. I w przyszłym roku trzeba będzie podjąć i to jeszcze myślę, że ta rada niestety na zakończenie swojej kadencji podejmie decyzję co dalej z obsługą właśnie systemów wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Ale to wszystko przed Państwem. Na dzień dzisiejszy mamy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf. Wniosek jest taki, żebyście Państwo podjęli tę uchwałę i zatwierdzili to przedłużenie na okres od 28 kwietnia do końca marca 2018 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi w sprawie tej projektu, tej uchwały Państwo radni będą mieli? Nie widzę, jeżeli nie ma uwag, przechodzimy do głosowania w sprawie 1186. Łamane 28, łamane 18, radny zakup dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrywanie wody, zbiorowe odprowadzanie ścieków. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto się wstrzymał, nie widzę, kto jest przeciw. Również nie widzę stwierdzenia, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków. Czy tutaj jeszcze pan sekretarz Herzl? Wspomniałem o tym wcześniej. Tu, żeby nie wywoływać się rewolucji, myślę, że Państwu też zależy na tym, żeby no, nie tłumaczyć się przed mieszkańcami. Gmina bierze na siebie tę podwyżkę i z własnego budżetu dopłaci. Ponieważ ta podwyżka, która w tamtym roku była zaproponowana i wzbudziła szereg kontrowersji, emocji, to gminę nie kosztowała aż takie pieniądze, żebyśmy musieli rezygnować z szereg inwestycji, ale dlatego mówię już spokoju, żeby w jakiś sposób na terenie gminy prowadzić już jako zasadę funkcjonowanie tej kanalizacji w formie klasycznej, bo mamy przecież sporo indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, ale tam, gdzie to funkcjonuje, żeby nie na zasadach rewolucyjnych, ale żeby mieszkańcy przyzwyczajali się, że odprowadzanie ścieków jest kosztowne, zwłaszcza tą metodą tradycyjną, czyli kolektorów kanalizacyjnych. I to ta dopłata by do wysokości 4,43 brutto za każdym metrze ziemi ścieków i obowiązywałaby na okres ten, jak i wcześniej przedłużenie taryf z poprzedniego roku, czyli od 28 kwietnia 2017 do 31 marca 2018. To pokrywane by było z budżetu gminy na podstawie faktur przy wystawianym przez Zakład Budżetu Kanalizacji i Energetyki Ciemnej w Wysokim Mazowieckim. Wniosek też o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy Państwo mają jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały nr 187, łamana na 28, łamana na 17, Rady Gminy Zabów dnia 22 marca 2017 roku w sprawie dopłat do ceny prowadzonych ścieków. Kto z Państwa radnym jest
za podjęcie wyżej wymienionej uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję, kto się trzymał, nie widzę, kto jest przeciw. Również nie widzę, stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu H. Rozproszenie skargi generalnego egzaminu. Proszę pana sekretarza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, kolejny odcinek serii skarg na działalność wójta dotyczący tej samej sprawy. Tu z panem radcą prawnym kolejny raz żeśmy zastanawiali się, czy jest jakaś metoda, żeby się ogłonić przez notorycznie składanymi skargami, które wcześniej zyskały swoje rozstrzygnięcie czy końcowe w formie zaskarżenia pierwszej uchwały złożonej przez pana Skoczenia, mieszkańca Długogorza, które skończyło się oddaleniem skargi przez Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. I zasadą jest tutaj przy kolejnych skargach składanych dotyczących tej samej sprawy, a które były zakończone już uchwałą Rady Gminy, no, tej skargi w ogóle nie rozpatruje się i w przypadku podjęcia takiej uchwały każda skarga jakiegokolwiek organu zostanie oddalona. Także nie wiem, bo nie ma kontaktu z tymi skarżącymi, oni składają do innych organów. Tak więc ta skarga została złożona do marszałka, z kolei nie wiem dlaczego, ale skierował marszałek województwa, skierował do wojewody podlaskiego, ale zgodnie z kompetencją, czyli właściwie już skargę nazwano w uchwale gminy, a ta gminy już rozpatrywała. To jest czwarta skarga złożona przez właścicieli 10 posesji, czyli to jeszcze 6 zostało. Nie wiem, jak traktować się wszyscy będą składać pojedynczo skargę, no jest to ogromna skarga. Państwo uzasadnienie, to już wielokrotnie słyszeli, myślę, że nie ma potrzeby składania. Dzisiaj uzasadnienie jest takie, że ta skarga była przedmiotem już rozpatrywana przez Radę Gminy. Uchwałą została rozpatrzona, podjęta wraz z uzasadnieniem uchwałą nr 107, łamane na 15 na 16 3 marca 2016 roku. Także proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy państwo mają jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 188, łamane 18, łamane 14 Rady Gminy Zawód, dnia 22 marca 2017 roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Zawód. Kto z państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionych uchwał, proszę podnieść rękę. Dziękuję, kto się trzymał. Nie widzę. Przeciw, również nie widzę. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, do podpunktu I, udzielenia pomocy finansowej Kwiatu Zamuskiemu. Proszę pana sekretarza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, skarga tutaj, tak jak wcześniej przy wprowadzaniu projektu tej uchwały, jak państwu wspominałem, akurat pan starosta, kiedy było posiedzenie tej komisji, wspomniał właśnie o tym, że Rada wcześniej w budżecie ustawiła dotację dla pomoc finansową Powiatowi Zamoskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania własnego pod nazwą rozbudowa budynku warsztatu terapii zajęciowej w Szumowie. Takie zgoda Rady była, państwo wiecie, jaki charakter mają te warsztaty i taką potrzebę analizy. W związku z tym to jest uchwała taka techniczna, około budżetowa, po to, żeby uruchomić tę dotację, te środki. No, mam nadzieję, że się podjąć, można będzie przekazać. Zapewne ta uchwała będzie ulegała zmianom, jak będzie już podjęta decyzja o wprowadzeniu pomocy finansowej, między innymi na realizację zadań z zakresu budowy dróg powiatowych. Będzie ona przedmiotem kolejnych już zmian. Na dzień dzisiejszy no, mamy tylko w budżecie zapisaną konkretną kwotę na 50 tysięcy właśnie na budowę terapii zajęciowej. Proszę. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy macie państwo jakieś pytania czy uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały 189, łamane 28, łamane 17 Rady Gminy Zawód dnia 22 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamoskiemu. Kto z państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję, kto się wstrzymał, nie widzę. Ten przeciw, również nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do innego punktu.
punktu J, określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, z której właścicielem lub zarządzający jest gmina Zabrze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Proszę tutaj o zabranie głosu pan sekretarza. Proszę panie sekretarzu o zadanie głosu odnośnie tych przystanków. Otóż dwa dni temu wpłynął wniosek, tak jak wcześniej powiedziałem, od przewoźników wykonujących zbiorowy transport osobowy, to jest spółka Roma PKS i prywatny przewoźnik pan Pękała. Oni prowadzą transport zbiorowy na terenie gminy Zabrów, a z kolei Rada Gminy jest właściwym organem, która ustala sieć przystanków komunikacyjnych na terenie swojej gminy, a także warunki i zasady korzystania z tych przystanków. Takie warunki i takie te przystanki zostały określone uchwałą nr 137 z 2012 roku, zmienione uchwałą nr 145 z tego roku. I dotychczas funkcjonowały, z tym, że proszę zwrócić uwagę, że w tamtym okresie jednym przewoźnikiem prowadzącym zbiorowy transport publiczny był tylko PKS. Zresztą nie na wszystkich trasach, które w tej chwili występują. W związku z tym, mając na uwadze, że wniosek wpłynął na piśmie, chcielibyśmy, żeby zalegalizować niejako na przyszłość już nawet zapobiegawczo tam, gdzie te trasy będą do wozu uczniów, zwłaszcza przebiegać na terenie gminy Zabrów, żeby te przystanki tam zlokalizować. Zmiany dotyczą w przypadku, tak jak wcześniej mówiłem, to w wodach borowych to jest dzieci, które położone są przez wieś autobusie jeździ, z tym, że we wsi to jest odcinek około 1 km do drogi powiatowej, tak? I tam zajeżdża ten autobus, on nawet poza tym, że tak powiem, oficjalnym przebiegiem, tam wrócić do wozi. Chcemy, żeby tam ten przystanek był w formie tylko zwykłego słupka albo oznakowania bez już tam jak przystankowej. I podobna sytuacja też zwyczajowo dzieci wysiadają przy budynku byłej szkoły, czyli obecnie rozbudowywanej świetlicy w Ładach Polnych. Ten wniosek złożony przez te podmioty publiczne, prowadzący publiczny transport, jeszcze wskazywał potrzebę lokalizacji dwóch przystanków, z tym, że to są przystanki zlokalizowane przy drodze powiatowej, w związku z tym trafiły tam do powiatu, żeby ewentualnie decyzję podjęła dla powiatu. Myślę, że na dzień dzisiejszy mamy takie zapotrzebowanie, ale publiczny przewoźnik drugi, czyli pan Pękała, który dotychczas był monopolistą tylko PKS. Pan Pękała zyskał już uprawnienia takie jak ma publiczny przewoźnik i też prowadzi stałe takie, że tak powiem, rozkładowe jazdy na terenie gminy, nie tylko. I w przyszłym roku będziemy zapewne organizować przewóz uczniów, dowóz uczniów na trasach i będzie ten, że tak powiem, wyłoniony przewoźnik w formie przetargu, ponieważ do tej pory nie można było przetargu, bo tylko był jedyny publiczny przewoźnik, czyli PKS. I na zasadzie też kupowaliśmy bilety miesięczne i zaprosiliśmy za pośrednictwem szkół uczniów i to jest tak. Jeżeli jest już co najmniej dwóch przewoźników, no potrzeba będzie zorganizować ten dowóz, a trzeba też będzie przeanalizować właśnie, gdzie autobus ma dowożący dzieci zatrzymywać się, ile razy w danej wsi, z tym, że no niebezpieczeństwo jest takie, że może być no ochota i zresztą teraz tak jest według nieoficjalnych, że tak powiem, doniesień, że w różnych miejscach się potrafi przewodnik, ale
to zatrzymywać. W każdym razie uprawnienia jego dotyczą tylko miejsc wskazanych, czyli tam, gdzie jest lokalizacja tych przystanków wskazanych uchwałą Rady Gminy. Ale na ten temat, jeżeli będziemy bierzemy wnioski od mieszkańców, od Państwa też, tutaj ja proszę, żeby jakiś być doradcą w tych sprawach, żeby organizując znowu słusznie poszukiwał, żeby nie było tak, że rodzice chcieliby, żeby w jednej miejscowości, no, w każdym domu był szukany, a to jest już raczej nie do pomyślenia. Generalną zasadą jest, że przewoźnik ma nie tylko prawo, ale obowiązek zatrzymywania się na publicznym przystanku, czyli tym, który określono uchwałą Rady Gminy jest. I dzisiaj chcemy podjąć na ten czas przeważnie tylko tę zmianę, która wprowadza lokalizację dwóch nowych przystanków. Tam wcześniej były troszkę nieścisłości, jak chodzi o zmianę nazwy miejscowości na właściwą i zrobiła też jeden z nazwisk, który obowiązywał przewoźników do utrzymania czystości na przystankach, ale to nie jest obowiązek przewoźników, w związku z tym został ten zapis usunięty. Poza tym, mówię, tak jak potrzeba czasu na dzisiaj, w związku z tym prośba do Państwa, żeby przyjąć tę uchwałę, a to i życie też 14 dni od dnia ogłoszenia, żeby można jeszcze było w przypadku organizacji dowodów w przyszłości też mieć na uwadze ten plan przystanków. Oczywiście przystanki są też przy drogach krajowych i powiatowych, także organizując dowóz uczniów trzeba pod uwagę brać lokalizację wszystkich przystanków, nie tylko przy drogach gminy, bo tutaj tylko przy drogach gminy jest zarządcą gminy na tych dróg. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy Państwo radnoje jakieś uwagi co do tej uchwały? Nie widzę. Jeżeli mam pytań, czy możemy głosować w sprawie podjęcia uchwały nr 190, nr 28, nr 13 Rady Gminy Zabrów, dnia 22 marca 2018 roku w sprawie posiadania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabrów, który właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zabrów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto się wstrzymał, nie widzę, kto jest przeciw. Również nie zatwierdzam, że wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, odpowiedzi na interpelacje i zapytania Rady. Tu nie było żadnej interpelacji ani zapytania, więc punkt jest bezprzedmiotowy, więc przechodzimy do punktu zmiany uwagi w wolnej wnioski. Proszę bardzo, pana Wójta, zadanie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja dosłownie króciutko. Pierwsza sprawa to pragnę poinformować, że z dniem 15 marca rozpoczęła na terenie gminy działalność brygada w składzie czteroosobowym. Ta brygada ma zajmować się utrzymaniem przede wszystkim ładu, porządku na terenie gminy i wykonywaniem różnego rodzaju prac przy drogach, na przystankach. No i jeżeli Państwo macie jakieś problemy, jakieś sprawy, które że tak powiem, mogłaby ta brygada wykonać, coś zrobić, to proszę o zgłaszanie tutaj do pana wójta, ewentualnie do pana Tomka Szybowskiego i pana Łukasza, którzy bezpośrednio nadzorują pracę tej brygady. Jeden, jeżeli chodzi o drogi, natomiast drugi, no, inną infrastrukturę, tak. Kolejna sprawa to 8 kwietnia, już o tym na komisji mówiłem, organizowany jest wyjazd na targi ogrodnicze do Narzyna i tutaj naszą gminę będzie reprezentowało koło gospodyń wiejskich z miejscowości Łady Borowe, Polne, bo panie są z tych dwóch miejscowości i Strzelnik tam jeszcze, tak. W każdym bądź razie będą wystawiały stół wielkanocny. Natomiast oferta, zaproszenie kierowane jest do wszystkich Państwa radnych i do wszystkich sołtysów. Zapisywać się można tutaj pani urzędki na listę. Wyjazd w godzinach rannych, najprawdopodobniej to będzie godzina 6 przed urzędu tutaj gminy Zabrowy. Także serdecznie zapraszam.
I na koniec, tak jednym dosłownie zdaniem, moja prośba, mój apel jeszcze raz do Państwa radnych o wzajemne zrozumienie, wzajemne poszanowanie siebie, o współpracę wzajemną. Czasami no, trzeba podjąć to wyzwanie, że jest trudno, że macie różne poglądy i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że wybrano Was na to stanowisko, tak samo jak i mnie, i musimy wszyscy pracować wspólnie ku dobru naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Proszę pani radna Bielka. Ja mam taką propozycję, nie wiem, czy wczoraj pan się zgodził, ale zgodzi się pan Wójt odnośnie konfliktu w Głogorzu. Czy może zastanowić się na tym, żeby zatrudnić jakiegoś mediatora, takiego kwalifikowanego, bo ten konflikt jest naprawdę taki już dosyć ostrości doprowadzony. Widzieliśmy, jak ostatnio jeździliśmy po drogach, tak? Widzieliśmy, jakie było, jak wyglądało pole pana Jerząbka. Możemy dojść do takiej sytuacji. To jest taka pana propozycja. Dziękuję bardzo. Pan Wójt. Ja myślę, że panie przewodniczący, wysoka rado, że no jest pomysł dobry, tylko trzeba zapytać tego właściciela, czy on chce mediacji, bo to od tego trzeba rozpocząć. Bo po ostatniej wizycie to ja mam wątpliwości co do tego, czy on będzie chciał, ale spróbować zawsze oczywiście można i trzeba. Także pomysł jest dobry. Dziękuję bardzo. Pani Zimianowicz, proszę bardzo. Ja w sprawie tej ugody z panem Jarząbkiem jestem zdziwiona, że ktoś na moim terenie, w moim imieniu i bez konsultacji ze mną i w ogóle nie informując mnie, idzie na rozmowę z panem Jarząbkiem. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, że pan to zrobił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Gęga. Chciałam się pomóc, mojego jako przedstawiciel rolników. Chciałabym rozmawiać z panem Jarząbkiem. Zrobiłam tam jako reprezentant Izby Rolniczej, rozmawiałam o tej sytuacji. Nie zrobiłam to niczego zasiłkowego. Chciałam po prostu pomóc, żeby rozwiązać tę sytuację. Słuchałam jednej drugiej strony, bo to ja na sesji nie mogliśmy z tej drugiej strony. Słuchałam drugiej strony. Dziękuję bardzo. Proszę jakieś wnioski uwagi. Jeszcze tak mi się nasunęło, jak był pan starosta, że może byśmy tak myśleli na tej spotkania z starostą, żeby pan wójt tam gdzieś uchwały zabierał. Zawsze może czy tam pan zastępca idzie, czy coś, to mi się wydaje, że to by było może lepiej, tak? Czasami większą siłą iść to troszkę tak, to może i skutek jakby wywrze, także na przyszłość może. Takie jest taki mój punkt, nie wiem, co państwo o tym sądzą, ale czasu tak bywa, że no, prawie też jak prawda, żyją takie mediacje, gdzie czasami to też można zwiększyć, czy coś tam uzyskać więcej. Proszę bardzo, mój. Że to ja powiem w ten sposób, że ja na samym początku i tego, jak rozpoczynała się kadencja, to tutaj do pana przewodniczącego prosiłem też, że no, żeby się włączył tutaj razem ze mną do tej działalności, ponieważ no, wtedy byłaby, myślę, że większa siła przybicia. No ja jestem otwarty naprawdę na propozycje, na jakieś wspólne wyjścia, wspólne rozmowy, bo mówię, powinniśmy się wzajemnie, że tak powiem, wspierać i jestem na to otwarty. Także pana przewodniczącego będę zapraszał, jeżeli będziemy szli do pana. Dziękuję panu Wójtowi. Tak, było. Tylko ja bym tak oczekiwał na telefon, że tam coś się dzieje, wpadli, bo tam w dziennym porozmawiamy. Jak ja nie mogę wtedy, no to tam, czy to jest, przecież nas 15 lat. Także tu myślę, że to by było dobre. Nawet dwoje radnych, bo może nawet nie. Dobrze. Czy jeszcze jakieś uwagi, wnioski państwo radni mają? Pan sekretarz, czy potem mi powiem? No, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, mam pytanie, czy ta ekipa remontowa, jak pan ją nazwa, mogłaby poprawić po prostu wiatr systemowy w Sasinie? Ponieważ akurat dzisiejszy jest na nowy bory i nie wiem, czy to po dzisiejszej nocy, no to jest staro płakanie. W ogóle jest roz... metalowa. Rozebrana całkowicie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś uwagi? Pan sekretarz chciał, bo ja powiem jeszcze, przypomnę
o tych naborze wniosków na rozpoczęcie działalności takiej pozarolniczej przez rolników. Można składać się od 13 marca, rozpoczął się nabór, trwa przez miesiąc, czyli tak dużo czasu jest stałe. Kto chciał skorzystać, żeby dostać te 100 tysięcy i kolejny nabór od 28 marca będzie na restrukturyzację małych gospodarstw. Na takie niewielkie gospodarstwa po 60 tysięcy mogą dostać też przez miesiąc nabór i jak ktoś po informacji można do nas do ośrodka zaczęły się zgłaszać. Ja bym miał tyle bardzo czekać, proszę. Proszę Panie Przewodniczący, tutaj prośba, uwaga, przypomnienie. Oświadczenie majątkowe. Akurat dzisiaj wyczytałem, że no, mamy stworzona specjalna aplikacja, która będzie użytkowana przez służby CPA, które będą mogły sobie sprawdzać prawdziwość oświadczenia, ale póki co na razie jeszcze tradycyjnie składamy oświadczenia do 30 kwietnia, także bardzo proszę. Jeszcze czas jest, no, ale wiadomo, trzeba o tym pamiętać. I na koniec serdeczne zaproszenie, no, znaczy zaprosić Państwa do udziału w wyjeździe integracyjnym samorządowym. Będzie czas i miejsce porozmawiać na tematy samorządowe historycznie, a także perspektywicznie. Myślę, że taki wyjazd wspólny, taki wyjazd miał wcześniej miejsce, wyjazd jest nie także zapraszam, możemy rzeczywiście sobie porozmawiać na tematy nasze wspólne. Szczególnie macie Państwo na tych karteczkach, które przekazałem. Zapisy są prowadzone u mnie osobiście albo Pani Profesor Bartoszek. Serdecznie do Państwa. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś uwagi, wnioski? Nie widzę. A proszę, Pan Rosji. Chciałem się zająć właśnie, bo ja tam próbowałem sam, bo to tam chodzi za kościołem, to tylko. Liści tam pełno i ja... Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi wniosku Państwo nie mieli? Nie widzę. W związku z tym zamykamy obrady ostatniej sesji Rady Gminy i dziękuję za przybycie.